Jest godzina 17:25, a ja dzisiaj nie jadłem żadnego posiłku. Ja też nie jadłem. I ktoś by powiedział, że nie ma się czym chwalić. Właściwie to ktoś by powiedział: cicho, nie mów tego głośno, bo przecież śniadanie jest najważniejszym, obowiązkowym posiłkiem dnia. Ja po prostu mam silną wolę i tyle. I teraz o co chodzi z tym niejedzeniem? Ja na przykład dzisiaj myślałem, że zamówimy sobie tutaj obiad, ale stwierdziłem po wypiciu kawki rano, że nie chce mi się, myśli mi się bardzo dobrze, nie chcę tego procesu tworzenia, bo środy mamy tutaj cały dzień pracujące i tworzymy. Nie chcę przerywać tego procesu jedzeniem, które zawsze w mniejszym, większym stopniu troszkę zamuli i powoduje, że jakby stracę tą taką jasność umysłu i zdecydowałem, że dzisiaj głodóweczkę robię do 21. Ale to prawda, jakby zdarzało się, że zamawialiśmy jedzenie trochę jakby z rozsądku, bo tak, jesteśmy w wirze pracy od godziny 8 do godziny 22 i tak ustalamy sobie harmonogram dnia, czyli tak, pisanie książki, wywiad z gościem, potem przerwa na obiad i staraliśmy się jakby wbić jednak z tym obiadem w tą przerwę na obiad. Ale to było takie, tak jak mówię, nie zawsze człowiek wsłuchiwał się w ten organizm, tylko tak schematycznie zamawiał ten obiad. O 15 było 15, ale jednak jedzonko wjeżdżało niskowęglowodanowe. A dzisiaj rzeczywiście, tak sobie powiedzieliśmy, dobra, jesteśmy głodni? Nie, no to ja też nie jestem głodny. No dobra, to lecimy dalej i tak jest 17, ja dalej nie czuję głodu, zaraz sobie pewnie wypijemy kolejną kawkę i Tak. pewnie doczekamy do godziny 22, jak przyjedziemy po live'ie, albo zjemy, albo nie zjemy, w I zależności. co jest ciekawe, jest coś takiego, co się włącza przynajmniej u mnie. Jeżeli wiem, że że robię tą głodóweczkę, to wiem, że muszę zwracać uwagę na nawodnienie. No tak. I po prostu lejemy dzisiaj częściej wodę i tą wodę częściej pijemy i nic więcej nie trzeba, bo po prostu wiesz, że twój organizm, jeżeli podpowiada ci, że jesteś w cudzysłowie głodny, czyli to jest taki dyskomforcik w żołądku, to nie chodzi tutaj o jedzenie przy elastycznym metabolizmie, który my mamy. Tutaj chodzi najczęściej o nawodnienie albo dostarczenie sodu, czyli gdzieś tam ta sól pójdzie co drugą, co trzecią szklaneczkę do No, wody. aczkolwiek ja zauważyłem, że rzeczywiście na początku było mi potrzebne tego sodu, czyli soli, a teraz ja już nie pamiętam, kiedy dosypywałem soli do wody, bo jakby, Ale nie ty masz wiem, to samo, co ja ostatnio. czułem, że na początku czułem rzeczywiście takie, przychodziło osłabienie, wystarczyło się nawodnić solą, było okej, a tutaj no, rzeczywiście już nie ma takiej potrzeby, no bo twój organizm jest elastyczny metabolicznie, już przecież to nie jest etap, że przechodzimy z życia wysokowęglowodanowego do niskowęglowodanowego, kiedy ta insulina spada i przez to wydzielasz większą ilość sodu z organizmu, czyli tu trochę już ustaliło się taki konstans. No to przy tej okazji porozmawiajmy, co to znaczy być zdrowym metabolicznie. Badania swoje znamy i poziom insuliny mój 3 z haczkiem, twój podobnie. I teraz jednym z elementów zdrowia metabolicznego jest właśnie to, o czym mówimy, że możesz bez problemu wytrzymać bez jedzenia 16 godzin plus, czyli 24, 48. No po 48 godzinach już się robi większy problem, ale to już jest temat na inny film. To jest ten element zdrowia metabolicznego. Mimo głodu, bo przecież ja nie ukrywam, że czuję czasami głód, no zjadłbym sobie coś, ale to nie jest to takie uczucie głodu, o którym mówimy, że musimy nagle wybiec do No nie, sklepu bo i słabo nam zaatakować, jest. tak. Słabo aż. I to jest kolejna tak cecha zdrowia metabolicznego. Pomimo głodu on jest zwykle niewielki, możesz bez problemu kilka godzin wytrzymać bez Poza jedzenia. tym nawet tyle nie trzeba, bo głód to jest coś takiego. Głód i spada głód. To nie jest tak, nie bójcie się, to nie jest tak, że głód będzie rósł, 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 aż w końcu będziecie chcieli zjeść konia z kopytami. On zaraz spadnie, zwłaszcza jak się nawodnicie i jeżeli rzeczywiście jesteście na początku lub w połowie drogi, to dosypiecie tam tej soli kłodawskiej, szczyptę, dwie szczypty, żeby nie było zasłone, ale żeby dostarczyć tego sodu I jednakowoż. teraz tak, jeżeli głód się pojawi u osoby elastycznej metabolicznie, czyli jak u nas, to wiemy, że za chwileczkę twój organizm po prostu przełączy się na inne źródło, które ma, czyli albo zacznie czerpać sobie z glikogenu z wątroby, jeżeli coś tam jest, jeżeli nie, no to zacznie czerpać z tłuszczu i z ciał ketonowych. To jest właśnie ta elastyczność metaboliczna. Twój organizm, jeżeli nie jest ogłupiany piramidą żywienia, czyli tymi wieloma posiłkami wysokowęglowodanowymi, to on potrafi w jedną minutę
bardzo szybko przełączyć się na no to inne źródło energii, czyli nawet może dojść do hipoglikemii, której nie czujesz, ale możesz ją zobaczyć na CGM-ie, jeżeli sobie podłączysz, ale tej hipoglikemii nie czujesz, bo energia idzie z tkanki tłuszczowej. Mam. Wiem, co powiedzieć, żebyście wyobrazili sobie, co to znaczy organizm elastyczny metabolicznie. No to zobaczcie, wyobraź sobie swój organizm jako ciało, w którym są dwa magazyny, czyli wątroba to jest magazyn numer 1 i tkanka tłuszczowa magazyn numer 2. U osoby nieelastycznej metabolicznie, czyli która odżywia się zbyt wysoko węglowodanowo lub dostaje nieaktualne i złe zalecenia zajadania się częstymi posiłkami w ciągu dnia i dokładania do tych posiłków węglowodanów, dostęp do tych magazynów jest praktycznie cały czas zamknięty. Wobec tego, zobaczcie, paradoks. Osoba otyła nosi na sobie mnóstwo energii, do której nie ma dostępu. Jest nieelastyczna metabolicznie. Nie potrafi jej twój organizm dostać się do magazynów wątroby wypełnionej glikogenem i tkanki tłuszczowej wypełnionej energią. I teraz... Wiem, co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego magazynu tkanki tłuszczowej. Trzeba, bo nie pamiętacie hasła, bo to hasło zostało wam zabrane, zapomnieliście te hasła przez wypranie wam mózgu przez styl wysokowęglowodanowy, czyli piramidę żywienia. I teraz to hasło trzeba, powiem w nowoczesny sposób, albo sobie przypomnieć, gdzie zostawiliście to hasełko, albo je zresetować to hasło, czyli trzeba po prostu odpowiednie ruchy wykonać, żeby zresetować hasło. Co zrobić, żeby zresetować hasło do magazynu tkanki tłuszczowej? Zresetować hasło to jest prosty mechanizm. Obniżasz węglowodany, a przez to insulina obniża się. Jeden przycisk. A insulina to jest kłódka na tych magazynach. Pada ta kłódka, otwierają się magazyny, zaczynają się opróżniać. Niski poziom insuliny musi być, żeby te magazyny się otworzyły. Proste. I zauważcie, trochę jeszcze wracam do innego tematu, ale cały czas jest to temat zdrowia metabolicznego. Bo no, widzimy cały czas niestety ten trend, może nie, to nie jest trend, ale to starodawne podejście do tego, że ktoś patrzy na twój lipidogram, mówi tak, masz wysoki LDL, jesteś chorym człowiekiem, chorym metabolicznie. No nie, słuchajcie, to podejście już jest całkowicie nieaktualne, nie możemy, nie powinniśmy, to jest błąd. Patrzeć tylko i wyłącznie na LDL, tylko musimy brać pod uwagę nowocześniejsze wskaźniki, które pomogą nam ocenić zdrowie metaboliczne ciebie, pacjenta. Na osobny film, dobra? Zaraz nagramy o tym film, a rozmawiamy o tym, że my nie jemy dzisiaj i właściwie o elastyczności metabolicznej, bo ja chcę przejść do kolejnej rzeczy, że kolejnym czynnikiem tego, że ktoś jest zdrowy metabolicznie, jest z badań laboratoryjnych są trzy rzeczy. Niska insulina, właśnie mówiliśmy o tym, im niższa, tym szybciej dostaniesz się do tkanki tłuszczowej. Właśnie chciałem powiedzieć, że te nowoczesne wskaźniki zdrowia metabolicznego. To ładnie zrobiłeś na prowadzenie. Druga rzecz, niskie trójglicerydy mają być niskie i wysoki HDL, w sumie jak najwyższy się da. To są te trzy rzeczy. I wtedy ten cholesterol taki całkowity, który jest wysoki, właściwie patrzycie na niego nie znasz. I się cieszycie, bo cholesterol jest w życiu bardzo ważny. Pod warunkiem, że otyłości brzusznej też nie ma i to właściwie tyle. Masz otyłość brzuszną? Pokaż brzuch. Nie wciągaj. Dobra. Mam teraz wypięty. No to masz płaski brzuch, nie masz otyłości brzusznej, jesteś zdrowy metabolicznie. Gratulacje. No, nagrajmy kolejny film o tych nowoczesnych parametrach zdrowia metabolicznego. Walnijcie w tego szczupłego i wykrzywionego kciuka, jeżeli chcecie, uważacie, że to, co robimy, ma sens, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a, bo jesteśmy znanymi YouTuberami, podeślą ten film dalej i wszyscy będą szczęśliwi. Także trzymajcie się. A, słuchajcie, jeżeli chcecie kupić nasze produkty, to one są przecież tutaj w linku. Jaki problem? Jeżeli chcecie. Jak nie, to nie.